Siemano mordy, z tej strony oczywiście Cubicfek. Dzisiaj wam pokażę, jak wgrywać mody do GTA 5. Tak więc co, ja już się przenoszę na pulpit, no i zapraszam do oglądania. Tak więc mam tutaj przygotowane 3 takie strony. Pierwsza to jest dev.com, gdzie pobieramy najważniejszą rzecz, czyli script hooka. Druga strona to jest scripthook.net, czyli jakby taki plugin, który umożliwia po prostu obsłużenie większości modów, więcej jakby modów. A trzeci mod to jest oczywiście menu. Menu jest to trainer, którego ja korzystam i większość graczy, jest to ten trailer. No i co, zaczniemy sobie już od pobierania. Tak więc klikamy sobie oczywiście na tą stronę. Macie wszystkie linki w opisie, klikacie download. Następnie GTA 5 klikacie. Następnie script hook. Teraz klikacie download. No i nam się pobiera. Musicie oczywiście mieć WinRara, ale to chyba każdy już ma. Teraz przerzucacie sobie taki plik na pulpit. I co robicie z tym WinRarem? Otwieracie sobie go, klikacie 2 razy na bin. I tutaj macie takie pliki. Jest to native trainer, czyli to jest jakby trainer. Hook jest to właśnie to rozszerzenie, które umożliwia nam wgrywanie innych modów. No i dimput 8DL to jest takie coś, gdzie po prostu jak to ten plik usuniecie z folderu GTA, no to żaden mod nam nie będzie działał. Tak więc co robimy z tymi plikami? Otwieramy sobie Grand Theft Auto, otwórz lokalizację pliku, następnie prawym jeszcze raz otwórz lokalizację pliku i teraz te pliki, oczywiście jak nie chcemy trainera, tego native trainera, to tylko te dwa pliki, czyli ten i ten, a tego zostawiamy, no chyba że chcemy trainer, no to te wszystkie przerzucamy i robimy to w taki sposób. Ja tego nie będę przerzucał, dlatego że ja już mam script hooka i boję się, że coś tam podmienię. Tak więc to jest na tyle script hooka. Zostawiamy sobie otwarty folder, następnie wchodzimy w drugą stronę GitHuba, no i idziemy na dół i klikamy tutaj ten oto guzik. Następnie nam się pobiera coś takiego i to jest taki jakby inny script hook. Następnie znowu sobie otwieramy, możemy sobie zrobić w taki sposób. No i teraz te pliki przerzucacie tutaj oraz ten plik, czyli jakby tych plików nie przerzucacie, ich nie ma powiedzmy, i te wszystkie pliki przerzucacie do folderu głównego z grą. Dobra, i to już jest na tyle z tego. No i przechodzimy już do trzeciej strony, czyli do menu. Klikacie sobie na ten plik menu.sp.zip. Widzicie, tu nam się pobrało. Wyrzucamy to na pulpit, otwieramy ten plik i tutaj macie takie foldery. Menu ASI. Wrzucacie sobie to. Ja tego nie wrzucam, bo po prostu nie chcę podmieniać, bo ja już mam to wgrane. No i ten folder menu staff też przerzucamy i powinno być gitara. Zobaczmy, czekaj. No. Tak więc to by było już na tyle z pulpitu. Jedynie co nam pozostaje, to wejść sobie w GTA 5, tak więc chodzę i pokażę wam, że wszystko oczywiście działa. Dobra, ja już was witam w GTA. Teraz co trzeba zrobić? Jeśli wgraliście sobie tego native trainera, ja niestety go nie wgrałem, bo nie chcę go, to klikacie F4, no i mi zlagowało gierkę i mi takie coś wyskakuje. A jeśli wgraliście to i to, no to menu odpalacie pod przyciskiem F8. Jak widzicie, wszystko tutaj działa. Jeśli wam nie zadziała, to musicie kliknąć 2 razy. No i jak widzicie, o, siema Jimmy. Jak widzicie, wszystko działa. Pod F9 mamy jeszcze tą taką fajną kamerę. Pod F3 mamy też taką fajną kamerę, tylko że jak tutaj na przykład klikniemy znowu F3, no to nas teleportuje. No i co dalej? I to wszystko chyba. Tutaj macie różne opcje, możemy sobie zespawnować jakiś samochód, możecie też wpisać model tego samochodu i się zrespi. No jak widzicie, ja mam tutaj balerka, a na przykład mogę sobie też wpisać, co ja kliknąłem, mogę sobie wpisać baler zwykły. Akurat ja balera zwykły go nie mam, bo ja zwykłego balera podmienionego na Range Rovera. No ale jak widzicie, wszystko działa. Też macie tutaj weather options i sobie zmieniacie pogodę, time options, czyli godzinę lub minuty. No i powiedzmy, że chcemy inną pogodę, na przykład clear. No i oczywiście mamy inną pogodę.
macie wszystkie chyba pogody tutaj dostępne w GTA, jakie są możliwe, to w tym menu chyba macie wszystkie, jestem pewny. I jak widzicie, wszystko działa, wszystko śmiga. Jak chcecie odcinek, jak wgrywać samochody lub inne też mody, no to oczywiście zostawiajcie łapiencję w górę. Na 5 lajków nagrywam, jak wgrywać samochody do GTA 5. A teraz co? Michael się z wami żegna, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cieszcie się z modów i siemano. Elo! O, jeszcze ty dostajesz w ryja, bo lubię. A ty dostajesz headshota. Dobra, nara.